Na program zaprasza Łódzka Organizacja Turystyczna. Od sierpnia 2004 roku w Łodzi istnieje Park Ocalałych. To miejsce szczególne. Są w nim drzewa dedykowane osobom, które przeżyły wojnę. Każde drzewo symbolizuje co najmniej jedną osobę, ale tak naprawdę jedną lub kilka rodzin, które są lub były związane z Łodzią. Jest symbolem życia i pamięci, ocalenia i nadziei. 10-metrowy kopiec pamięci usypany w parku jest punktem widokowym na całą okolicę. Na szczycie wzniesienia znajduje się drzewo oraz pomnik, ławeczka Jana Karskiego, rodowitego łodzianina, legendarnego kuriera rządu londyńskiego, który pierwszy powiadomił świat o eksterminacji Żydów. Park to miejsce pamięci, ale także miejsce codziennych spacerów. To tutaj mieści się Centrum Dialogu, nowoczesna instytucja, która zajmuje się pamięcią, historią i tożsamością miasta. Współpracując z polskimi i zagranicznymi artystami, ekspertami, naukowcami, wykorzystując nowoczesne metody edukacyjne, autorskie programy i twórcze rozwiązania, Centrum Dialogu proponuje dynamiczną i różnorodną ofertę kulturalną i edukacyjną, adresowaną zarówno do społeczności polskiej, jak i zagranicznej, która coraz liczniej odwiedza instytucje i Łódź. To tutaj od 2 lat ma swoją siedzibę prywatny teatr Kamila Maćkowiaka. Łódź jest moim domem od ponad 20 kilku lat, kiedy dostałem się tutaj na studia do szkoły filmowej. Zakochałem się w Łodzi i to jest rzeczywiście miejsce, które jest dla mnie niesamowite, pełne inspiracji. Jest wiele miejsc, którymi się bardzo identyfikuję, które bardzo lubię na przestrzeni tych lat, ale paradoksalnie od ostatnich 2 lat to właśnie Bałty są moim domem i Centrum Dialogu, które widać w tle, jest sceną dla Teatru Kamila Maćkowiaka, a ten park i tu, gdzie jesteśmy, to jest takie miejsce, w które lubię sobie czasem przyjść, odpocząć, chociażby przed spektaklem. Rzeczywiście, to, co mnie najbardziej fascynuje w Łodzi i to, czym najbardziej się chwalę, to są, kiedy przyjeżdżają do mnie goście, kiedy mogę im pokazać tę swoją Łódź, to są oczywiście te piękne, zrewitalizowane miejsca. Miejsca, które za mojej kadencji w Łodzi bardzo się zmieniły od EC1 przez kamienicę, przez wspaniałą teraz ulicę Włókienniczą. Zresztą na studiach na 2 roku przez chwilę tam mieszkałem, na Starej Włókienniczej, więc ten szok, ta zmiana jest dla mnie bardzo odczuwalna i bardzo osobista. Uwielbiam Księży Młyn, to też jest takie miejsce, które wiąże się z jakimś okresem mojego życia, gdzie mieszkałem. Oczywiście Piotrkowską, bo na Piotrkowskiej mieszkałem najdłużej 15 lat. I tylko, że ja bardziej lubię tę Piotrkowską nieimprezową, czyli niekoniecznie wieczorem, późnym wieczorem, ponieważ jestem już starszym panem, więc raczej tak spędzam czas na obiadek gdzieś na mieście, ewentualnie spacer, a wieczorem przejście po parku i domówka u mnie. A teraz bardzo zapraszam do Centrum Dialogu. Dla mnie wyjątkowego miejsca, miejsca, w którym od 2 lat rzeczywiście nasz teatr może łodzianom dawać swoją ofertę i chyba to jedyny teatr na Bałtach. Jesteśmy w garderobie. To jest w ogóle koedukacyjna garderoba, jedyna de facto garderoba w Centrum Dialogu, więc pełnymi obsadami tutaj jesteśmy, niezależnie w ile osób, chociaż spektakle naszego teatru są raczej kameralne, więc 3-4 osoby to jest maks. Dzisiaj tu na przykład z Marią Seweryn spędzamy czas przed spektaklem. Bardzo, bardzo lubię w ogóle energię tego miejsca, dlatego że ona jest bardzo oswojona i bardzo kojarzy mi się z takim momentem trochę ekscytacji, trochę nerwów, czekania, ale gdzieś strasznie energetycznie dla mnie ważne miejsce. Mamy fantastyczną stałą publiczność i stałe jest to, że jesteśmy łódzkim teatrem i tak na razie zostanie.
Jesteśmy na scenie Centrum Dialogu. To jest scenografia spektaklu 50 słów, który gram z Marią Seweryn. Bardzo emocjonujący spektakl, który jeszcze dzisiaj zagramy, bardzo się cieszę. I tak naprawdę jesteśmy, co jest bardzo ważne, 10 sezon. To także sezon, w którym pokazujemy naszych widzów i zrobiliśmy specjalną akcję o widzach łódzkich. Nazywamy się teraz Teatrem Fajnych Łodzian. Mam nadzieję, że dołączycie również. Nasza widownia. No chyba najważniejsze miejsce w każdym teatrze, bo nie ma teatru bez widzów, zwłaszcza bez tak wyjątkowych jak łódzka publiczność. Zresztą, dlaczego łódzka publiczność jest wyjątkowa? Bo moim zdaniem łodzianie są wyjątkowi. Jesteśmy bardzo gościnni, bardzo wszystkich serdecznie zapraszamy. Naprawdę w Łodzi jest co podziwiać. W Łodzi jest co zobaczyć, a wszyscy miłośnicy kina, teatru pewnie chętnie zajrzą do Muzeum Kinematografii, bo to jedyne takie muzeum w Polsce. Muzeum Kinematografii w Łodzi istnieje od 1986 roku. Od początku w tej siedzibie przy Placu Zwycięstwa 1, czyli w Pałacu Karola i Anny Szajblerów. To jest wspaniała spuścizna Łodzi Fabrykanckiej, XIX-wieczny pałac, jeden z pierwszych, mały, ale niezwykle efektowny, niezwykle bogato zdobiony. I ten pałac Szajblerów stał się miejscem ekspozycji kinematograficznych. Najpierw odwiedzały go ekipy filmowe, bo właściwie już od lat 50. pojawili się pierwsi filmowcy związani z wytwórnią filmów fabularnych, czy też tacy, którzy blisko tutaj przy ulicy Targowej chodzili do szkoły, gdzieś tam mijając po drodze Pałac Szajblera, myśleli o tym, jaki jest w środku. I tutaj kilkadziesiąt ekip filmowych gościło, między innymi oczywiście Andrzej Wajda i Ziemia Obiecana, także cały czas ekipy filmowe odwiedzają nasze przestrzenie reprezentacyjne, czyli przestrzenie Pałacu Szajblerów. A przy tym pałac mieści też bardzo ciekawą, bogatą historię Łodzi filmowej. To jest zarazem przeszłość polskiej kinematografii, bo opowiadamy od prehistorii kinematografii, od pierwszych wynalazków takich jak fotoplastikon czy taksifoto, jakieś pierwsze kamery, projektory. Potem pokazujemy Łódź powojenną, Łódź, która po II wojnie światowej stała się centrum polskiej kinematografii i opowiadamy też o tej wielkiej, wspaniałej przeszłości Łodzi filmowej. Muzeum Kinematografii ma w swoich zbiorach kilkadziesiąt tysięcy obiektów. To są obiekty związane z twórcami, z filmami, z jakimiś wydarzeniami w kinematografii. Jest trochę rekwizytów, trochę wyjątkowo cennych eksponatów, ale też bardzo dużo plakatów, bardzo rzadkich, czasami egzotycznych, z Japonii, z Argentyny, ze wszystkich stron świata. No i część tej spuścizny pokazujemy na wystawie Łódź filmowa. Oczywiście muzeum posiada znacznie więcej obiektów niż te, które są prezentowane, więc ta opowieść o Łodzi filmowej na wystawie jest wyborem, ale takim, który ma zaciekawić, spowodować, że ktoś się zainteresuje, pochyli nad tym tematem. Może po filmie, po emisji King Size albo Wabanku skojarzy, że to są filmy łódzkie, kręcone w wytwórni filmów fabularnych, o których my opowiadamy na wystawie Łódź filmowa. Muzeum posiada również własne archiwum filmowe i jest organizatorem festiwalu mediów Człowiek w zagrożeniu. Przy muzeum działa także kino studyjne Kinematograf. Na program zaprosiła Łódzka Organizacja Turystyczna.